Chcesz żyć w demokracji? Patrz na ręce władzy. Informacją dnia jest przejście Łukasza Gibały, szefa krakowskiej Platformy Obywatelskiej z PO do ruchu Palikota. Być może jest to zapowiedź ogólnego eksodusa wszystkich kolegów Łukasza Gibały do ruchu Palikota, co oznaczałoby, że w bardzo bliskiej przyszłości koalicja PSL straci większość parlamentarną, co z kolei oznaczałoby najprawdopodobniej wcześniejsze wybory. O tym mówią nam m.in. posłowie Platformy, więc sytuacja jest naprawdę dla Platformy i tego rządu poważna. Kolejny dzień sprawy katastrofy w Szczekocinach, coraz więcej znaków zapytania, coraz więcej różnych mylnych tropów, czy przestawiono zwrotnicę, czy nie przestawiono, dyżurny wciąż nie może być przesłuchany, także też jest o czym poczytać, cała trzecia strona Gazety Polskiej codziennie jest temu poświęcona. Ponadto po naszej publikacji dotyczącej gwiazdorskiego kontraktu Tomasza Lisa w Telewizji Polskiej NIK zajął się sprawą właśnie gwiazdorskich kontraktów w tej instytucji. Najwyższa Izba Kontroli je bada. Także sprawa jest na pewno rozwojowa. No, na stronie sportowej rekord Marcina Gortata, 28 punktów, to rekord kariery. Myślę, że jeszcze w tym sezonie nasz jedynak w NBA zrzuci powyżej 30 punktów w meczu, co już by było bardzo, bardzo poważnym osiągnięciem. Zapraszam do lektury Gazety Polskiej codziennie. Igor Szczęsnowicz. Chcesz żyć w demokracji? Patrz na ręce władzy.